Tu jest na końcówce wykończenia jeden z dwóch pokoi. Katolicy Lwowa przygotowują domy dla tymczasowego zamieszkania przez uchodźców ze wschodu Ukrainy. W miejscowości Lubelia, koło Żółkwi, w centrum duszpasterskim dwóch lwowskich parafii, metropolitalnej bazyliki Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz parafii Miłosierdzia Bożego, trwa końcowy etap prac budowlanych przy domkach turystycznych znajdujących się na terenie kościelnym. W pracy pomagają wolontariusze, pan Witalij i jego kolega z Zaporoża, którzy na początku marca ewakuowali się z rodzinami do Lwowa, oraz pan Rafał z Polski, mianowicie z Gdyni, który przyjechał do Lwowa, oferując własną pomoc i przez wolontariat, niesie pomoc i przyczynia się do zwycięstwa Ukrainy w tej wojnie. Pracowali tu także miejscowi parafianie. Każdy robił co mógł, uczył się czegoś nowego. Wszyscy starają się być potrzebni i skuteczni w tym trudnym czasie. Dzięki dobroczyńcom z Polski, szczególnie firmie Opoczno, przy pomocy pana posła Sejmu Rzeczpospolitej Polski, pana Roberta Telusa, już udało się zainstalować hydraulikę oraz została zakończona faza przygotowawcza dla podłączenia komunikacji i instalacji. Już wkrótce centrum dla uchodźców na terenie duszpasterskim w Lubelii będzie gotowe, by stać się tymczasowym domem dla tych, którzy stracili własne mieszkania w wyniku ataku rosyjskich okupantów. Przyjechałem pomagać na Ukrainę. Najpierw na Brzuchowicach, na magazynach pracowaliśmy przy pomocy i rozkładaniu towarów, które jechały na wschód Ukrainy do Kijowa, Charkowa, Zaporoża, Mikołajowa i wszelakich różnych innych miejsc. Dostarczaliśmy wodę, produkty żywnościowe, a w tym momencie staramy się w miarę szybko zorganizować jakieś bazę noclegową dla przynajmniej małej grupy uchodźców. Choć na namiotach zmieści się więcej. Tutaj jest Witalik z Zaporoża, Wiktor z Chersonia, który jest obecnie pod okupacją. W środku pracuje główny majster. Jak ja to nazywam, choć tak nie jest, ale Kazimierz. Ile tutaj już pracuje, 3 dni? My tutaj? Tak. No już miesiąc. Na to jeszcze pójdzie folia i tak samo płyty USB. No pięknie. I na to potem regipsy, szpachle, okna, wylewka i można kłaść kafle. I można.